Mamy już za sobą debatę prezydencką w USA. Czy z tej debaty wynika coś istotnego dla światowej gospodarki? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. Kwadrans, obaj kandydaci rozmawiali o gospodarce i kwadrans o walce z koronawirusem. Usłyszałeś coś istotnego? Wydaje mi się, że słowo rozmawiali jest tu jednak trochę na wyrost. Szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy jeśli w pierwszej debacie padają słowa, czy możesz się wreszcie zamknąć, to nie wiem, czy dwie kolejne debaty, no jak one w ogóle będą wyglądać, prawda? Czyli jakby głównym, wydaje się, przesłaniem po tej pierwszej debacie jest to, że faktycznie ta polaryzacja amerykańskiej sceny politycznej jest ogromna i to nie jest taka debata, jak mieliśmy zazwyczaj jednak w przeszłości, gdzie no, pomimo tego, że zawsze było takie trochę szukanie haka na przeciwnika, to jednak też było trochę tych tematów merytorycznych. Tu w zasadzie no, był to taki ring i jakby Donald Trump starał się za wszelką cenę doprowadzić do tego klinczu. No, zadaniem Bidena było to, żeby jednak nie dać się przesadnie sprowokować. Wydaje się, że dla inwestorów przesłaniem z tej debaty jest to, co powiedział Trump na koniec, że on może nie uznać wyników tych wyborów, jeśli no, jego zdaniem będą one sfałszowane w pewien sposób, czy przekrzywione przez głosowanie korespondencyjne. I to jest, wydaje się, najgorszy scenariusz dla rynków. Gdyby Biden wygrał bardzo niewielką różnicą głosów, to Trump po prostu może przeciągać proces przekazania władzy i sprawa może skończyć się w Sądzie Najwyższym. To jest jakby najgorszy scenariusz rynkowy, a nie jest całkowicie niemożliwy, bo sondaże faworyzują Bidena, ale ta przewaga po pierwsze nie jest ogromna, po drugie no jest takie trochę przeświadczenie, że te sondaże trochę niedoszacowują Trumpa, więc może się tak stać, że te wyniki będą bardzo zbliżone, no i wtedy może po prostu być nerwowo. Właśnie, czy spodziewasz się, że efektem tej dyskusji będą bardzo nerwowe reakcje inwestorów, czy też ta kulminacja będzie dopiero podczas nocy wyborczej i na razie ten poziom zdenerwowania będzie się utrzymywał w takich bardzo racjonalnych granicach? Na pewno jakby kulminacja będzie podczas nocy wyborczej, natomiast wydaje się, że ta debata trochę jednak otworzyła tą ostatnią prostą kampanię. Rynek będzie większą uwagę zwracał na temat wyborów. Czekają nas jeszcze dwie kolejne debaty oraz debata wiceprezydentów. Być może ona będzie przebiegać w trochę spokojniejszym tonie. Więc no, tak jak mówię, po tej pierwszej burzliwej debacie no, zapowiada się, że te kolejne dwie nie będą spokojniejsze. To, co musi zrobić Biden tak naprawdę, żeby nie przegrać z tym bardzo takim agitującym Trumpem, to pokazać, z jednej strony nie dać się za bardzo wciągnąć w przepychankę, z drugiej strony pokazać, że nie jest tym Sleepy Joe, którym Donald Trump zwykł go określać, także jakby ma animusz do tego, żeby być przez 4 lata prezydentem. Pamiętajmy, że tutaj walka się toczy o wyborców niezdecydowanych, a to jakby oni zdecydują, a jakby zwracanie się do swojego twardego elektoratu czy przez jednego, czy przez drugiego kandydata nie będzie bardzo istotne. No jakby to będzie warunkowało z kolei reakcję rynków, tak? Bo jakby o ile rynki 4 lata temu bały się Trumpa, to teraz wolałyby jego na pozycji prezydenta, bo no wiedzą, że Trumpowi i jego ludziom mocno zależy na koniunkturze giełdowej i jakby sam ten fakt już sprawia, że no, do Trumpa mają pewność, a Joe Biden jednak niesie ze sobą pewne w tej materii zagrożenia. O efektach pierwszej debaty prezydenckiej w USA rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję, Przemku, za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.